Tomek i Radek złapali na swoim podwórku jaszczurkę. Jej ciało ma 22 czwarte centymetra długości, a ogon ma 13 czwartych centymetra długości. Jaka jest długość całej jaszczurki? Mamy za zadanie obliczyć długość jaszczurki, czyli długość jej ciała i długość ogona. Mam tutaj szczęście, moja rysunkowa jaszczurka stoi obok miarki, linijki czy czegoś takiego. Zaznaczyłam tutaj centymetry. Każdy centymetr jest podzielony na 4 części. Wiemy, że ciało jaszczurki ma 22 czwarte centymetra długości. 22 czwarte. Policzmy. Tu mamy 4 części. 8, 12, 16, 20, 21, 22. Zatem tutaj to jest cała długość ciała jaszczurki. 22 czwarte, zgadza się. Teraz ogon. Wiemy, że ogon ma 13 czwartych centymetra. To policzmy dalej. Tu mamy 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 czwartych. Tutaj, czyli ten kawałek, który policzyłam, to 13 czwartych długości. 13 czwartych centymetra długości. 13 czwartych dodać 22 czwarte to będzie ile? 22 dodać 13. A co powinnam napisać w mianowniku? W mianowniku powinnam mieć 4. Jeżeli dodajesz ułamki o takich samych mianownikach, mianownik przepisujesz bez zmian i dodajesz tylko liczniki. 22 dodać 13 to 35. Mianownik przepisujemy. Zatem jaka jest długość całej jaszczurki? Odpowiedzią będzie 35 czwartych centymetra długości. Widać to również na osi. Jeśli byś policzył wszystkie te kreseczki, okazałoby się, że jest tutaj 35. Sprawdźmy. Policzmy. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 33, 34, 35, 35 czwartych centymetra długości.